Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. W nim to powrócimy do świata Kajka i Kokosza. Jest to pierwszy tom złotej kolekcji, wydany przez Egmont w bardzo fajnej, twardej oprawie, zawierającej album Złoty Puchar. Z tyłu, na tylnej części okładki, mamy pokazane, co wchodzi w skład poszczególnych tomów. Złoty Puchar, Szranki Konkury, Wojemir Miło Rozpasowanie i tak dalej, kolejne tomy. Pozostałe komiksy, te trzy, już recenzje możecie znaleźć na moim kanale. Czyli Szranki Konkury, Wojemir Miła, czy tutaj, tam gdzie była szkoła latania, Wielki Turniej na Wczasach, czy Zamach na Milusie. Jeśli chodzi o to, gdzie ten komiks wypożyczyłem, to wypożyczyłem go w Książnicy Beskidzkiej, w Fili na osiedlu Kopernika, przy ulicy Jesionowej. Mają tam sporo komiksów, w tym, z tego co się orientuję, trzy pierwsze tomy tej kolekcji. Złotej kolekcji Kajka i Kokosza. Jeżeli chodzi o formułę, jaką tu przedstawili, no to po pierwsze mamy wstęp. Zawsze jest ktoś, kto był związany z Januszem Chrystą. Tutaj mamy wnuczkę Janusza Chrysty, czyli Paulinę. Te wstępy tworzą niesamowity klimat. Są rewelacyjne. Tutaj mamy parę archiwalnych zdjęć i one powodują, że cofamy się o kilkadziesiąt lat w zasadzie w swoją przeszłość i w inną przeszłość, w innych ludzi i patrzymy, jak to się wszystko zaczynało. Jeśli chodzi o samą historię, bo najpierw mamy wstęp, później mamy samą historię, a na końcu jeszcze jest ramki i kontury, czyli różnego rodzaju materiały dodatkowe, różne opowieści, ciekawostki i tak dalej. Jak to powstawało, jakie elementy paska, jakie były paski i tak dalej. Do tego jeszcze dojdę, o ile będę pamiętał. Jeśli chodzi o Złoty Puchar, to tu wszystko związane jest tak naprawdę z siłą sentymentu. Ponieważ ja tą historię czytałem wiele razy w dzieciństwie. Za dzieciaka zaczytywałem się w tym, jeszcze to jak było wydawane, tutaj są te okładki, w takich okładkach. Dwie części i to jeszcze było czarno-białe. Pamiętam, że to były czarno-białe komiksy, to jeszcze bez koloru. Ponieważ, bardzo istotna rzecz, Złoty Puchar powstał na w zasadzie pasków Wieczora Wybrzeża. Jak sobie tutaj się przyjrzycie, to te paski były skonstruowane w ten sposób, że mamy cztery kadry i one były ułożone obok siebie i to było w gazecie, jeśli dobrze pamiętam, z tyłu gazety albo gdzieś tam w gazecie, nie miałem oryginału przed oczami. Tu były kolejne trzy i tak dalej i to w ten sposób szło. Nie, w zasadzie to chyba było jako jeden pasek czy coś takiego. W każdym razie może przejdziemy do głównej historii, bo to jest raczej taki wstęp. I teraz tak, zaczynamy. Jeden paski, jeden z jednego tygodnia, czy dnia drugiego, kolejnego i tak dalej. Taka konstrukcja. Co jest ciekawe, więc od razu czytając, można mieć wrażenie, można się nawet skupić na tym, że każdy ten mikro schemat, to jest taka wewnętrzna fabuła, zamknięta nawet troszeczkę często. Mamy tutaj wezwanie, cyk, jakieś polecenie od Mirmiła. Przechodzimy do następnej historii. Idą do Zielachny. I każdy, można powiedzieć, jak tak przeglądamy, to każdy to był taki mikro story arc, jakbym to określił. Mikro wyrywek historii, często samodzielnie zamknięty. Tu to samo. Przecież teoretycznie to zdarzenie z tym nie jest tak bezpośrednio powiązane. Analogicznie tutaj. W jednym miejscu się dzieją, w drugim się miejscu dzieją i tak dalej, i tak dalej. Co jest bardzo fajnie zrobione, czy inaczej pokazuje moim zdaniem siłę talentu Janusza Chrysty, to z tego co wyczytałem w tych materiałach dodatkowych, on do końca nie miał scenariusza. Miał tam w głowie jaką historię, jak to miało wyglądać, ale ona nie była skończona. To nie jest tak, jak że miał rozpisane wszystkie kadry, a mimo tego wiele z tych opowieści ma sens i się to fajnie naprawdę czyta. Powiedziałem odnośnie tego siły sentymentu, że za dzieciaka czytałem to wielokrotnie. To powoduje, że dla mnie ta historia jest świetna. Ja ją uwielbiam. Podoba mi się prawie w każdym aspekcie, natomiast wiem, że dla wielu osób na przykład rewelacyjne są Szranki i Konkury. Dla mnie nie. Tylko różnica jest taka, że Szranki i Konkury ja poznałem
w dorosłym życiu, natomiast więc nie ma tam dla mnie żadnego przełożenia, żadnego wspomnienia z dzieciństwa. Natomiast Złoty Puchar znam z dzieciństwa, Wojemir Mia znam z dzieciństwa, wiele pojedynczych epizodów znam z dzieciństwa. Dlatego też nie jestem w stanie jednoznacznie ocenić, czy jakościowo to jest super, czy nie super. Mi się to czyta bardzo dobrze. Pod względem rysunków jest bardzo ładnie, klarownie, czysto. Widać też pod względem takim budowanego świata, że on dopiero tutaj raczkuje. Czyli nie mamy jeszcze wielu takich charakterystycznych elementów Mirmiłowa i okolic. Czyli nie mamy zbójcerzy. W pewnym sensie są ich protoplaści, czyli rycerze czarnych trójkątów. Nie mamy tu jeszcze w tym tomie, jeśli dobrze pamiętam, Łamignata. Nie mamy także tutaj, jeśli dobrze pamiętam, aha, na przykład jest Zielachna, a nie Jaga. Tutaj. Ona się później zmienia. To była ta sama postać, tylko troszeczkę zmodyfikowana, że tak określę. I co tu jeszcze takiego ciekawego było, jeżeli chodzi o takie... O, na przykład Kajko nosił miecz. Później już się to nie pojawiało, nie było to konieczne. Tutaj była na przykład zabawa tym, że kokosza siła zależała w dużej mierze od długości jego cienia. W zasadzie to on sobie wmówił, ale to było... Ten motyw się później, z tego co pamiętam, nie pojawiał. Więc widać, że tutaj Janusz Chryca sporo eksperymentował nad formą, nad treścią, nad pomysłami i wyszło całkiem solidnie. To właśnie pokazana jest siła tego schematu, tego kim był i ile zrobił dla polskiego komiksu Janusz Chryca. Tym bardziej, że tutaj są w tych materiałach dodatkowych dowiadujemy się, że on rysował różne rzeczy, nie tylko Kajka i Kokosza, czy Kajtka i Koka, ale też też po prostu bardziej realistyczne potrafił, jak chciał. Więc miał po prostu swój własny styl, który dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć. Ciekawa rzecz właśnie te paski. O, tak wyglądają te paski. Jest tutaj dużo w tych materiałach dodatkowych pokazane. Szkice koncepcyjne. No właśnie, te paski, czy te oryginalne, no, trochę żółtym papierze. To właśnie widać w tym komiksach, jak to się zmienia. O, tutaj mam Kajtka, Majtka do Kajka i Kokosza. Jak postacie wyewoluowały. Czy komiks jest warty do polecenia, do poczytania? Jak najbardziej. Czy ta kolekcja jest warta do zapoznania się? Zdecydowanie tak. Jeżeli czytaliście kiedykolwiek Kajka i Kokosza i cokolwiek kojarzycie z tamtych czasów, to jak najbardziej powinniście sięgnąć po te wydania. Oprócz dobrych historii, które mogą Cię urzec, uzyskacie też mnóstwo materiałów dodatkowych. Pozwalam się cofnąć o 40-50 lat w przeszłość, zobaczyć, próbować wyczuć, jak wtedy wyglądało życie w Polsce. A było ciekawie. Nie powiem, że łatwo. Nie powiem, że trudno, powiem, że było ciekawie. Ja polecam ten komiks, polecam korzystanie z biblioteki, polecam udanie się do filii na osiedlu Kopernika przy ulicy Jesionowej. Macie tam tego Kajka i Kokosza, macie tam jeszcze kilka innych komiksów. Warto wypożyczać, warto chodzić do biblioteki. Im częściej będziemy je odwiedzać, tym więcej komiksów będą one mogły zamawiać. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!